Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Kwadransu Futbolu. Fernando Santos wypowiedział ostatnio kilka bardzo ciekawych, cierpkich słów na temat polskiej piłki, co zabolało niektóre tęgie, eksperckie głowy w naszym kraju. Trzeba przyznać, że już dawno takie odważne słowa z ust selekcjonera reprezentacji Polski nie padły, więc jest to bardzo ciekawy temat. Także dzisiaj o tym, ale nie tylko, zapraszam. Zaczniemy jednak od czegoś nieco innego, ale nie aż tak bardzo odległego, jakby się mogło wydawać, bo sytuacja w Tottenhamie i w reprezentacji Polski jest dość podobna. Nie może jakoś bardzo podobna, ale jedna rzecz bardzo łączy te dwie nie wiem jak można ugrupować te dwie rzeczy naraz, bo jedna to jest klub, druga to jest reprezentacja, ale w każdym razie łączy te dwa podmioty. Ostatnia forma, która jest wybitna w wypadku Tottenhamu i po prostu reprezentacji Polski, bo to kolejna porażka kogutów, tym razem nie jest ona już aż tak wstydliwa, nie jest to już taki po prostu rozpacz jak tydzień temu w meczu z Newcastle, wtedy było przypominam 1-5, teraz jest tylko 3-4 z Liverpoolem, a zresztą i tak przebieg tego spotkania naprawdę nie wskazywał tutaj na nic złego, przynajmniej później, bo początek był bardzo w ostatnim stylu Tottenhamu, bo ostatnio Tottenham ma w zwyczaju tracić szybko bramki i to naprawdę szybko, ponownie wracając z tego meczu z Newcastle, naprawdę szybko. Tym razem nie było aż tak źle, bo nie było to 5 bramek, były to tylko 3 bramki, ale stracone w aż 15 minut i już tak naprawdę po, nie wiem co było, po trzeciej czy nawet po drugiej bramce pojawiły się pierwsze ujęcia realizatora na kibiców, którzy po prostu już wychodzą ze stadionu, oczywiście kibiców Tottenhamu, i ja zawsze nie jestem fanem tego typu zachowań, bo jakby przyjeżdżasz na mecz na swojej drużyny, jakoś wspierasz i chcesz im kibicować. Wiadomo też, że piłka, prawda, jest przewrotna, bo bramka jest jedna, piłki są dwie, wiadomo, więc wszystko może się wydarzyć. Takie wychodzenie, które mi trochę zalatuje takim no buractwem, no nie jestem fanem tego. Ale z drugiej strony, jak sobie patrzę na to, że są kibice tego Tottenhamu, którzy wydali trochę, no z Londynu do Liverpoolu tam jakoś bardzo blisko nie jest i tydzień w tydzień tracą, dostają na łeb, no takie gongi, że już się tego po prostu nie chce oglądać, to nie dziwi mnie to absolutnie, bo rozumiem, że raz się może coś takiego przydarzyć. Można wybaczyć. Ale ile razy piłkarze mogą nie być przygotowani, żeby wyjść na mecz i zacząć grać dla tych kibiców, ale też dla siebie? Jest to dla mnie chore, więc zaczynam to już nieco bardziej rozumieć. Ale akurat na złość tym kibicom w tym meczu Tottenham wziął się do roboty i odrobił te straty. A mógł to zrobić już w pierwszej połowie, bo Liverpool zrobił te 3-0. Wszystko było pod kontrolą. Tym bardziej, że wiadomo, Anfield, to tam Liverpool też trochę inaczej działa, inaczej funkcjonuje. Jest im, zdaje się, że tam na Anfield to grał jakby w 12 zawodników, jak to się mówi. No i wydawało się, że walec będzie się toczył może jeszcze nawet i dalej. Przypominamy, że nie tak dawno, już kilka miesięcy temu, ale jednak było wygrane 7-0 spotkanie z United. No to z Tottenhamem historia jak najbardziej mogłaby się powtórzyć, tym bardziej, że są jednak chyba w nieco gorszej formie niż wtedy były Czerwone Diabły. Otóż nie. Obrona Liverpoolu nagle postanowiła zrobić wszystko, żeby ich przeciwnik w ogóle odrobił te bramki. I chwała w ogóle, nie wiem, Bogu chyba, że nie było wyniku 3-3 do połowy, bo były takie okazje, tylko piłka po prostu najwyraźniej, najwidoczniej nie chciała po prostu wpadać do siatki. Jedną bramkę strzelił Harry Kane i schodzili do szatni na 1-3, ale w drugiej połowie powtórzyła się ta sama sytuacja. Liverpool nie był w stanie ponownie przejąć kontrolę nad tym spotkaniem i stracił kolejne dwie bramki, z czego, super ciekawostka, trzecią strzelił Richarlison, dla którego, co przeczytałem w jakiejś opcji albo czymś tego typu, jest to pierwsza bramka w tym sezonie Premier League i tym samym Richarlison ma więcej żółtych kartek za, nie wiem jak to było ujęte, za takie nadmierne celebrowanie. Chodzi o to, że na przykład zdejmiesz koszulkę, to jest żółta kartka, tak? I Richarlison ma więcej takich żółtych kartek niż goli w tym sezonie, bo bramkę ma jedną, a tych kartek za celebrowanie ma dwie. Więc no to pokazuje, jak wybitnym zawodnikiem jest, no ale w każdym razie wydawało się, że to jest koniec. To jest fajna historia, Liverpool 3-0 prowadzi, roztrwania swoje prowadzenie, 3-3, wszystko jest spójne, piękne, ładne i wszystko, ale nie, bo nagle kilkadziesiąt sekund po golu Richarlisona piłka się odbija, jest jakiś ping-pong, znaczy właściwie ping-pong, odbiła się raz, ale porządnie, pod nogi Żoty, który nie pomylił się, trafił i Liverpool ostatecznie wygrał 4-3, więc no cóż można powiedzieć, wydawało się, że Tottenham to odrobi, że to będzie ich, zresztą tak zrobili w starciu w czwartek z United, tak, które było też po środku tygodnia, gdzie stracili dwie bramki, ale później dwie odrobili, grali dobrze i wydawało się, że scenariusz powtórzy się ten sam, ale tym razem no jeden głupi błąd zadecydował o tym, że no, że nie tym razem. Przed tym spotkaniem mówiło się wiele o tym, że ono ma wielki wpływ na top 4.
No, w sensie na to, że no obie i Liverpool, i Tottenham chcą nadal wejść do top 4. I myślę sobie, że pewnie chcą, ale szans nie mają na to żadnych. I nawet Jurgen Klopp po zwycięstwie przeciw powiedział, że no Liverpool nie ma szans na Ligę Mistrzów w następnym sezonie, co wow, niektórych chyba zszokowało. No dla mnie mówi proste fakty, no. Jakby może nie powinien, może faktycznie mógł to jakoś bardziej tutaj kurtuazyjnie opowiedzieć i powiedzieć, że no, szanse są małe, ale nigdy nie wiadomo. Powiedział to w dość brutalny sposób, ale taka jest prawda. Liverpool nie ma szans. 7 punktów straty do United, a United ma jeszcze jeden mecz. Czyli mogło być potencjalnie 10 punktów, albo 8 nawet w jakimś optymistycznym przypadku straty i 5 kolejek do końca. Przykro mi, ale patrząc na grę tych zespołów nie do końca wierzę. W sensie to nie jest tak, że Liverpool gra jakąś padakę, ale nie gra tak cudownie, żeby w ten sposób zrobić punkty do United. Nie ma po prostu takiej opcji. A z kolei Tottenham, to jeśli chodzi o Tottenham, to najpierw bym się martwił w przypadku prędzej o europejskie puchary, bo za ich plecami jest Aston Villa, która ma taką samą liczbę punktów, a gra całkiem nieźle, i Brighton, które ma 2 punkty mniej, ale też 2 mecze mniej, i swoją drogą Brighton to już w ogóle gra fenomenalnie. Zresztą na tej samej konferencji prasowej Klopp też chwalił zespół De Zerbiego za to, jak gra, więc tutaj naprawdę przejmowanie się Ligą Mistrzów w przypadku tych dwóch zespołów to jest raczej dużo powiedziane. Tutaj póki co raczej trwa walka o jakiekolwiek europejskie puchary. Europejskie puchary, batalia jest też wielka cały czas w Serie A. Tu ścisk tabeli jest chory, o tym mówię co tydzień, ale to jest naprawdę chore i w sumie czyni to ostatnio Calcio bardzo emocjonującym, bo między 7 Atalantą a 2 Lazio jest 6 punktów różnicy, czyli jakieś 2 mecze, a to jest przecież, no kurde, 6 ekip. 6 ekip jest ściśnione 6 punktami, to jest no 6-6, jeszcze na jednej szóstej byłaby liczba szatana, więc no sytuacja jest naprawdę napięta, ale i tak nie to było najważniejsze, nie ta rywalizacja europejskiej puchary była w tej kolejce najciekawsza, mimo to, że był mecz Romy z Milanem, który swoją drogą był nudny jak flaki z olejem, dlatego nawet nic o nim nie powiem, znaczy końcówka była ciekawa, ale generalnie był nudny. W każdym razie, no nie to było najważniejsze. Najważniejsze był mecz Napoli, bo Napoli mogło zapewnić sobie mistrzostwo. Warunki były dwa. Pierwszy warunek, niezależny od nich, był taki, że Lazio musi zgubić punkty w meczu z Interem i ostatecznie się to udało. Mimo tego, że Lazio prowadziło przez długi czas 1-0, to później w końcówce się trochę się zaczęli wykruszać, wymiękać i Inter to wykorzystał. Wygrał 3-1. No i ostatnim warunkiem było zwycięstwo Napoli u siebie z Salernitaną, ale no właśnie. To jest Salernitana Paulo Souzy, która pod jego wodzą ma jakąś chorą serię 9 chyba już w tym momencie spotkań bez porażki. Oczywiście większość z nich to są remisy, chyba 7 remisów, więc tych punktów też jakoś mega dużo nie zdobyli, ale nie przegrali. I tym razem, jak się okazało, również, bo tylko 1-1 remis. Co prawda pierwszą bramkę zdobyło Napoli, to był Matias Olivera. Kiedy wydawało się, że ta piłka stanie się istną relikwią, piłkarz będzie noszony na rękach kibiców Napoli zapewne przez najbliższy tydzień, okazało się, że nie, bo Bujale Dia... Zobaczmy. B, O, U, I, A, Le, D, I, A. Bujale Dia. Ciekawe. Przepraszam, że nie jestem w stanie wymienić jego dobrze jego nazwiska, ale to jest ten generalnie rywal piątka w składzie. No zapodał niezłą rakietę, trzeba przyznać. I 1-1 i nie ma mistrzostwa. Trudno, oczywiście no to nie zmienia nic. Napoli, no, zostało 6 kolejek. Napoli ma 18 punktów przewagi nad Lazio, więc to jest idealnie się składa, no bo tak 6 kolejek po 3 punkty maksymalnie w każdej, 6 razy 13, 18. Czyli Napoli ma idealnie dotyka tej już granicy po prostu mistrzostwa, ale no nie może świętować, no nie może świętować. I muszę przyznać, że to jest dość przykre, bo no już widać było na stadionie, jak ta padła pierwsza bramka, już w ogóle na boisku nie było nic widać, bo poszły race, poszły dymy. Dymy, widzowie! Poza stadionem Napoli już też było widać w Neapolu, jak się zbierali kibice, już gotowi do celebrowania i teraz takie... No, niby mogliby, no bo już mają tego mistrza, ale no, czekali na ten oficjalny stempel, że tak, oficjalnie mamy to, no nie mamy tego, no. Oczywiście, że wygrają, no Napoli musiałby teraz przegrać wszystkie mecze do końca sezonu, a Lazio wygrać wszystkie mecze do końca sezonu, więc no są mistrzami, ale nie są mistrzami właśnie, no bo nie wygrali z tego meczu z Salernitaną, więc to jest takie, wyobrażam sobie, że strasznie irytujące dla fanów Napoli, szczególnie tych, którzy zgromadzili się akurat wtedy w Napolu i chcieli już świętować.
Ale cóż mogę poradzić, nie tym razem. Ja szczerze mówiąc po cichu liczyłem, że może bohaterem zostanie któryś z Polaków, na przykład Krzysztof Piątek, w sumie takim antybohaterem dla Napoli, ale że na przykład będzie 1-0, Krzysztof Piątek wchodzi i w 90 minucie boom, no bo to byłoby niesamowicie ironiczne, w sensie Krzysztof Piątek, który ostatnią bramkę strzelił chyba jak Polska była pod zaborami, teraz zabiera Napoli taką właśnie tą radość i to by było fajne, niestety to się nie stało. Ewentualnie liczyłem, że może Piotr Zieliński by został bohaterem dla Napoli i strzelił tą bramkę, nie wiem, no 2-1 właśnie i zamiast Osimhena czy Kwaraczkeli to właśnie Zielińskiego nosiliby na rękach i to też by było w sumie fajne, ale niestety się nie stało. Co do tego mega się rozczarowałem, bo Zieliński zszedł z boiska w chyba 60 minucie. Ja przypominam, że Napoli nie gra już w Lidze Mistrzów, nie gra w Pucharze Włoch, nigdzie nie grają. To jest generalnie tylko liga im została i to był ten, w sensie no wtedy jeszcze nie wiedzieli, że im się nie uda, ale w 60 minucie był dla nich ten być może najważniejszy mecz sezonu i Zieliński schodzi sobie, jest zdejmowany w 60 minucie, jako przecież jeden z tych, którzy odpowiadał za ten sukces największy. Obok Osimhena i Kwaraczkeli to chyba trzeci najważniejszy zawodnik. No, ewentualnie no, można by się kłócić, bo ciężko porównywać ofensywę z defensywą, więc można jeszcze też tam wrzucić gdzieś tego Kinmina Jae, ja nie wiem jak się go wymawia, no wiadomo, tego Koreańczyka, tak? Więc, ale no w top 3, top 5 najważniejszych zawodników, a w 60 minucie schodzi. No przecież gdyby został tak ściągnięty Osimhen, albo Chwicza, Akwa, no wiadomo co, no to przecież kibice pewno byliby niezadowoleni, a Zieliński schodzi i po prostu, znaczy może to jakoś nadinterpretuje, ale dla mnie to jest strasznie dziwne. Tym bardziej jak się jeszcze dochodzą do nas te informacje, że generalnie Zieliński w Napoli zarabia mało. To są jakieś 2-3 miliony euro. To jest, że zaraz jakiś Kowalski powie, że o, ja zarabiam 3 tysiące, to jest dużo. Ale mówimy o zawodnikach w Serie A. Zarabia mało jak ten zawodnika Serie A, po czym mówi się, że teraz Napoli każe mu jeszcze, jeśli chce przedłużyć z nimi kontrakt, każe mu obniżyć tą płacę. Jakie to jest naplucie mu w twarz? Niestety nie przekazywałem sobie statystyk Zielińskiego. Mój błąd, a teraz za długo by mi zajęło, żeby je znaleźć. No ale dużo tych asyst, dużo goli w tym sezonie. Świetny sezon. Świetny sezon Zielińskiego. 2-3 miliony zarabia. Pomyślałby się, że o podwyżce. Powinien zarabiać 5, 6. Nie. On powinien sobie jeszcze obniżyć płacę. To jest dla mnie naprawdę chore. Jakieś takie chore, no, dziwne zachowanie ze strony Napoli w stosunku do swojej gwiazdy. Może nie aż tak wielkiej faktycznie jak ten Osimhen, albo Chwicza, Akwara, Czkelię. Ale dłużej. I jest to dla mnie na pewno dziwne. Natomiast jeśli chodzi o samo Napoli, no to może to właśnie za to ich ta karma dopadła, że Polaka nie szanują i może w następnym meczu już w czwartek z Udinese, no może wtedy właśnie przypieczętują swoje mistrzostwo i może wtedy Zieliński strzeli zwycięską bramkę. To by było, myślę, naprawdę fajne. A na zakończenie jeszcze powiedzmy sobie, że Arkadiusz Milik strzelił gola. To już nie zdarzyło się od dawna, warto przypomnieć, chyba od kilku miesięcy, bo miał kontuzję, ale tym razem strzelił. Nie wykorzystał wcześniej karnego, co prawda, ale z drugiej strony tego karnego bronił Skorupski, bo grali z Bolonią, więc wiecie, i wilk syty i owca cała, bo wiecie, no i Polak strzelił, i Polak się wykazał, że obronił, więc dla polskiego kibica piękna informacja. Ale jeszcze lepsze informacje płyną do nas Polaków z La Ligi, gdzie Robert Lewandowski ustrzelił bramkę w końcu. Oczywiście on już się przełamał po raz 30 w czwartek wcześniej w meczu z Rayo, gdzie strzelił bramkę, ale Barcelona przegrała 1-2 ostatecznie z Rayo Vallecano, więc takie przełamanie trochę do zapomnienia. A tym razem zwycięski mecz z Betisem 4-0, Polak strzelił bramkę, zagrał swoją drogą niezły mecz, także viva Polonia, brawo Robert Lewandowski. Co prawda negatywną informacją dla niego może być to, że Benzema strzelił hat-tricka w tym samym czasie w meczu z Almerią, co sprawia, że różnica między nimi jest już bardzo mała, jeśli chodzi o kwalifikację najlepszych strzelców. Lewandowski ma 19 bramek, a Benzema ma tych bramek 17, więc tutaj nabiera rozpędu wyścig o miano króla strzelców La Liga. Muszę przyznać, że dla mnie on nie jest aż tak emocjonujący, jak gdyby Barcelona też rywalizowała z Realem jak równy w La Liga. I gdyby teraz trwał wyścig o mistrzostwo, a jednocześnie o tego tam, wiecie, złotego buta, znaczy złotego buta, no Pichichi, to nagroda dla najlepszego strzelca w Hiszpanii, no to byłoby, wiecie, byłoby o wiele ciekawie. A tak to mistrzostwo, wiadomo, to już tak nie łączy się fajnie i nie jest aż tak emocjonujące. I szczerze mówiąc, raczej liczę po prostu na to, że Robert Lewandowski dowiezie po prostu tego króla strzelców. Głównie też dlatego, no pierwsze dlatego, że Polak oczywiście, ale też generalnie nie lubię takich niespójnych historii, gdzie, no bo jakby to wyglądało. Barcelona wygrywa mistrza, ale królem strzelców jest Benzema. To jest takie...
To jest, ja nie lubię takich historii typu. Właśnie na przykład teraz omawialiśmy mecz Liverpool z Tottenhamem. Liverpool wygrywa 3-0, Tottenham wraca 3-3, ale przegrywa 4-3 w końcówce. I to jest taka niespójna historia, no bo był ten comeback, ale on się nie skończył dobrze. Ja nie lubię takich rzeczy, bo to tak nieładnie wygląda po prostu, niestetycznie. I dlatego też kibicuję Robertowi Lewandowskiemu, żeby sobie dobrze radził. No ale wiadomo, kibicuję dlatego, że oczywiście Polak, rodak musi być w formie. I ma strzelać, ma wrócić do formy i może Anna Lewandowska powinna przestać tańczyć z tym Hiszpanem. Dlatego jest to temat, który niesamowicie mnie bawi, możemy o niego zahaczyć, bo to już chyba każdy widział. Nawet chyba nie wiem, ale się dowiem, zrobił odcinek na YouTubie o tej sytuacji, rozumiecie to? Z Anną Lewandowską, gdzie poważnie to analizował, jako że to jest taki ciekawy temat do badania nad psychiką ludzką i tego, jak oni tam traktują gwiazdy i tego. W sensie nie chcę podważać tego filmiku, bo obejrzałem go, był nawet dosyć ciekawy. Ja to nie mam żadnej wiedzy w porównaniu do tego człowieka, ale mnie to niesamowicie bawi ten temat po prostu i w sensie po pierwsze, jakie jest ograniczenie mentalne ludzi i jakby Polaków w nierozumieniu innych kultur i wiecie tego, że tak, to jest taniec, ale generalnie taki ktoś mógłby powiedzieć, że to jest taki taniec intymny, erotyczny, ale taniec też jakby jest traktowany jako sport. Szczególnie jak mówimy o Hiszpanii, gdzie kultura z tym związana jest w ogóle inna. No ale dla Polaków oczywiście to, bo niektórych zamkniętych, którzy po prostu w granicach swojego własnego mózgu, który nie jest zbyt duży. W Polsce jak w lesie, nie, w Polsce jak w chlebie obsranym. No to jest po prostu zbyt wiele informacji, a poza tym nigdy nie przestanie mnie dziwić, jak można się tak po prostu mieć nudne życie, żeby się tym interesować, takimi rzeczami jak tym, że Anna Lewandowska ćwiczy sobie tańce z jakimś konwencjonalnie przystojnym Hiszpanem. No przykro mi, ale dla mnie to jest przykre, jak ktoś tak robi, no bo sorry, no ja nawet jestem, powiedzmy, że identyfikuję się jako fan Roberta Lewandowskiego i nawet jako fan Roberta Lewandowskiego, absolutnie mnie to nie interesuje, a co dopiero z ludźmi, którzy nie są fanami Roberta Lewandowskiego i nie oglądają piłki nożnej, to jest już w ogóle dla mnie totalny absurd. No ale czas na temat główny, na truskawkę, wisienkę, tudzież jakikolwiek owoc sobie zechcecie na torcie, czyli Fernando Santosza, który poszedł i udzielił wywiadu dla TVP Sport, a później chyba również nawet dla Canal Plus, gdzie wypowiedział się o wielu ciekawych tematach znanych z polską piłką. Między innymi przede wszystkim o Ekstraklasie, gdzie w prosty sposób dał do zrozumienia, że ta liga jest po prostu beznadziejna. Oczywiście to jest coś, co wszyscy wiemy. My to wszyscy wiemy, ale selekcjoner reprezentacji Polski dawno czegoś takiego nie powiedział. Po pierwsze dlatego, że selekcjonerzy zazwyczaj są Polakami i z Ekstraklasy się wywodzą. I to by było bardzo dziwne, gdyby Jerzy Brzęczek przyszedł i powiedział, że Ekstraklasa jest gówno warta, bo Jerzy Brzęczek nie był nawet w stanie poradzić sobie z Wisłą Kraków w pierwszej lidze. A nawet jak był zagraniczny trener do tej pory, to na przykład taki Paulo Souza, to wiecie, on wolał mówić jakby o Janie Pawle II i o samych pozytywach i mimo tego, że nigdy na meczu Ekstraklasy nie był, co dość jasno to zrozumiałe, daje nam co o niej myślał, to nigdy mimo wszystko takiego wywiadu nie udzielił, w ten sposób nie mówił. Także to jest ciekawe, ale Santos swoją opinię uargumentował. Między innymi powiedział bardzo, bardzo ciekawe spostrzeżenie, też dość oczywiste, ale no ciekawe, że patrzy na tą Ekstraklasę, patrzy na zagranicznych piłkarzy grających w niej i zastanawia się, czy nie ma przypadkiem na ich miejsce lepszych Polaków. Co też jest, tak jak mówię, dość oczywistym spostrzeżeniem, no bo już od lat jest z nami ten mem o starym Słowaku. No stary Słowak to jest już po prostu mem stary jak świat i właśnie ten teraz w tym momencie problem Santosz porusza. I zadaje sobie pytanie, czy po prostu nie ma lepszych Polaków. I odpowiedź brzmi, oczywiście, że są, ale problem jest taki, że tych Polaków trzeba byłoby wyszkolić. No a po co szkolić, po co się tym zajmować, to jakiś dziwny, długi proces, skomplikowany, bez sensu, skoro przecież można sobie kupić jakiegoś Słowaka za 50-100 tysięcy euro z jakiejś drugiej ligi czeskiej i on przecież na pewno super się będzie sprawdzał. Poza tym wiemy też, że PZPN sam w sobie nie robi zbyt wiele chyba, żeby zmienić tą sytuację. Oczywiście mamy przepis o młodzieżowcu, od którego teraz Kulesza swoją drogą chyba zaczyna odchodzić, za co widziałem, że krytyka na niego pewnego rodzaju spada, ale szczerze mówiąc, ja nie mam dużego przekonania co do tego przepisu o młodzieżowcu. Nie oglądam dużo Ekstraklasy, więc może nie znam się na tym aż tak bardzo, może ktoś jest w stanie wskazać, że mówię kacapoły. Natomiast ten przepis o młodzieżowcu, nie mówię, że on jest zły, ale ile on nam tak naprawdę dał przez ostatnie lata? Co się stało, że sprzedaliśmy kilku piłkarzy za jakieś 2 miliony euro do jakiegoś belgijskiego klubu i teraz nie pamiętam jego nazwiska? Zresztą spójrzcie, zazwyczaj ci piłkarze, jacyś lepsi, których wyprodukowaliśmy w ostatnich latach, to był zazwyczaj Lech Poznań, a Lech Poznań, to też nie wiem, czy się nie mylę, ale to jest chyba właśnie klub, który jako jedyny ma jakąkolwiek sensowną akademię. Więc ten przepis o młodzieżowcu sam w sobie
no to on chyba faktycznie nic za bardzo nam nie dał. I dla mnie, mi bardziej ten przepis o młodzieżowcu teraz i dealowanie się czempieniem, być czy go nie ma, to jest coś w stylu gimnazjum. Czyli przychodzi rząd jakiś i mówi, że wprowadzimy gimnazjum, a później przychodzi drugi rząd i on mówi, że usuwamy gimnazjum, a później przychodzi kolejny, wraca tamten i mówi, że jednak przywracamy gimnazjum. I to są nasze reformy w szkolnictwie od lat. No tak samo reformy w szkoleniu zawodników w PZPN, to teraz polegają chyba na tym, że przychodzi jeden prezes i on robi, że jest przepis o młodzieżowcu, a później przychodzi drugi prezes i mówi, że jednak nie będzie przepisu o młodzieżowcu i o, drżyjcie ludzie, bo to jest tak po prostu tak drastyczna zmiana, że ja cię kręcę. Tak naprawdę to nie zmienia absolutnie nic. Więc sam to zwrócił uwagę na bardzo ciekawy problem, gdzie w pewnym sensie on tutaj mówił o klubach z ekstraklasy. Nawiązywał do tego, że kluby z ekstraklasy nieczęsto korzystają z polskich zawodników, ale gdzieś PZPN, jego wina też w tym leży. Popatrzcie sobie na reformy, które wprowadzali chociażby Niemcy w swoim szkoleniu na przestrzeni lat, kiedy u nich było z tym kruchu, albo inne kraje zachodu, a PZPN miałem przerzucanie się po prostu przepisem o młodzieżowcu, licząc, że to jakby cokolwiek zmieni. No absolutnie nie. Przypominam też, że w tym momencie trenerem młodzieżówki jest Michał Probierz, który jest koronnym przedstawicielem używania starych słów, więc Santosz, być może na trochę nieświadomie, ale uderzył też w PZPN, nie tylko w kluby z ekstraklasy, ale też w PZPN, bo to również się tych klubów po prostu dotyczy. Kolejna rzecz ciekawa, którą powiedział, to jest dotycząca trenerów. Otóż stwierdził, że trenerzy wcale nie zawsze są tacy źli, ale to są bardziej piłkarze. Zwrócił uwagę na to, że trenerzy mają pewne pomysły, istnieją pewne koncepty, może nie są najlepsze, ale generalnie są, ale po prostu piłkarzom na boisku odcina tlen. I albo grają w ogóle nie myśląc, albo za bardzo skupiają się na myśleniu o sobie. On powiedział coś takiego, że bardzo często piłkarze myślą o tym, co później napiszą o nich gazety i że to się w ten sposób odbija na nich. Być może to wynika poniekąd z tego, jaka ogromna jest chyba wyjątkowa presja w Polsce i jak tutaj bardzo umiemy oczywiście się wyzywać i smarować po sobie i jak tu duży jad jest. Ale popatrzmy na taką Anglię. Albo Hiszpanię, Włochy, tam dopiero jest presja, tam jest dopiero presja, żeby być nowym tym, Messim, Xavim, Iniestą, wiecie. U nas jest najwyżej Lewandowski, do tego można aspirować, ale nic więcej, wiecie. Kiedy ostatni raz mówiło się u nas, że ktoś będzie nowym Krychowiakiem, z nowym Glikiem, z nowym Rybusem, no nie mówi się tak, nie? No, więc ta presja i tak nie jest aż tak duża, jakby mogła być, a mimo to zawodnicy jej ulegają, albo nawet nie chodzi o presję, tylko po prostu nie myślą na boisku i to też trzeba też zwrócić na to uwagę, że to po prostu może być bardziej kwestia piłkarzy niż kwestia trenerów. Zresztą sam powiedział o tym, że być może on po prostu swoje zasady chciał w swój pomysł reprezentacji zbyt szybko wprowadzać i dlatego to wyszło jak wyszło w meczu z Czechami i w meczu z Albanią. Ktoś mógłby to odebrać jako to, że on się po prostu w ten sposób chce tłumaczyć, ale patrząc na to, co mówił wcześniej, jakie były to celne wnioski i patrząc na mecz z Czechami, gdzie my te pierwsze dwie bramki straciliśmy w jakiś kuriozalny sposób, na który nie widzę, żeby nawet Pep Guardiola miał jakikolwiek wpływ, albo Jurgen Klopp, albo Sir Alex Ferguson, no to jednak chyba jestem w stanie mu przyznać rację, bo wydaje mi się, że Santosz po prostu przyszedł tutaj i poczuł się zbyt pewnie. Myślę, że on pomyślał sobie coś w stylu, że no, on był w Grecji, wie jak wygląda praca w takiej mojej reprezentacji, więc tutaj też sobie poradzi, bo on już rozumie, na jakiej zasadzie to działa. Ale nie, Santosz nie wiedział, że to nie jest coś innego jeszcze niż w Grecji, że to jest zupełnie inny poziom mentalności, inny poziom bagna, że takie rzeczy, jakie się dzieją w Polsce, to Grekom się nawet nie śnił, że to jakieś mityczne greckie lenistwo piłkarzy. Nie. W Polsce to działa jeszcze w ogóle w gorszy sposób. I on się po prostu tego nie spodziewał. I teraz dopiero musi sobie z tym radzić. Swoją drogą, te pierwsza jego wypowiedź, która zaczęła tę dyskusję i taką mini burzę, to była wypowiedź o sparingu z Niemcami. Gdzie on powiedział, że on nie chce tego sparingu z Niemcami tak naprawdę. Ten, który został ustalony na czerwiec przed meczem z Mołdawią. I ja powiem szczerze, chyba źle ułożyłem ręce, bo serce jest z lewej strony, nieważne. Powiem szczerze, że ręką na sercu, jak to jest z lewej strony, że ja, zanim nie powiedział Santosz o tym, no to oczywiście jarałem się tym sparingiem. Totalnie jarałem się tym meczem z Niemcami, no bo wiadomo, że, no wiadomo, jak mamy historię z Niemcami, tak? Niemca trzeba bić, wiadomo, pół żartem, pół serio. I wiadomo, że duża reprezentacja w Polsce, historycznie fajnie związana, super fajnie, świetnie. I tak miało większość osób.
ale to wynika z tego, że my nie mamy kontaktu z Santoszem, mamy też jako kibice taką, no umówmy się, niewielką wiedzę trenerską na temat przygotowań i tego, jak grał Niemca, grał Mołdawia, więc takiemu typowemu Kowalskiemu jak ja, nie przychodzi do głowy, że ten sparing mógłby jakoś trenerowi przeszkadzać, ale nagle wychodzi trener i mówi, że mu przeszkadza. I ja nie ukrywam, że swoje podejście do tego meczu zmieniłem zupełnie, no bo nie wiedziałem o tym, że trenerowi jakkolwiek może to przeszkadzać. Tylko że teraz narasta się myśl, no dobra, ja nie wiedziałem, bo jestem kibicem i sobie siedzę tutaj, nie? W moim domku. Ale Cezary Kulesza, to on już mimo wszystko mógł mieć pewne pojęcie, no bo on ma kontakt z trenerem, jakby nie patrzeć. I on powinien chyba wiedzieć, czy ten sparing zaplanować, czy nie. Prawda? A prawdziwą wisienką, truskawką, czy czymkolwiek tam chcecie na torcie, są już w ogóle jakieś niesamowite, tęgie głowy, które się na ten temat wypowiadają. Właśnie najlepsza wypowiedź, jaką znalazłem, to jest Bożydar Iwanow, który, jak mi powiedziała sama Wikipedia, jest dziennikarzem sportowym i muzycznym. Przepraszam, że musiałem wyszukać tak znane nazwisko, zapewne wam wszystkim. No oczywiście z nazwiska samego go kojarzę, ale szczerze mówiąc nie jestem fanem takich jakby... pato, znaczy pseudo jakichś dziennikarzy, którzy wybierają się po jakichś takich różnych kafe futbolach i tego typu programach i tam się przedstawiają jako wielcy eksperci, to już z tym szacunkiem, ale wolę słuchać chyba Tomasza Hajto, bo on przynajmniej faktycznie grał w piłkę, więc ma cokolwiek do powiedzenia. No a przychodząc do tej niesamowitej wypowiedzi Bożydara Iwanowa, to on powiedział w niej coś takiego, że no, ale co tutaj przyjeżdża mędrzec z Portugalii i co, on teraz na to ustawia? Przecież to super, że możemy zagrać z Niemcami, o co mu chodzi? Przecież to super, zagramy z Niemcami, wow, fajnie. I tak mi to po prostu rozsadziło łeb, tak mnie to, po pierwsze, mędrzec z Portugalii, tam wcześniej był też kawałek wypowiedzi, że no, ale gdyby tak powiedział trener z Polski, że nie chce meczu z Niemcami, to na pewno byłaby inna reakcja. I to mnie rozsadza, bo mamy 2023, mamy już maj w tym momencie. Mamy maj od zatrudnienia z Santosza minęło już prawie pół roku, wcześniej był też Paulo Sousa i ludzie nadal są tacy, którzy wartościują polskich selekcjonerów i ich opinię z tym samym, co Fernando Santos. Ktoś jest w stanie w ten sam sposób ułożyć Jerzego Brzęczka i Fernando i porówny, i dziwić się, że ludzie inaczej odbierają zdania tych dwóch osób. Jest w stanie, ktoś, kto uważa się za zdrowego mentalnie, jest w stanie pójść i publicznie powiedzieć, twierdząc, że się nie ośmiesza, że Fernando Santos i Jerzy Brzęczek, to jak powiedzą coś, to tak samo powinniśmy to traktować. W tym momencie siadła mi psychika i jak się również później okazało, siadło mi nagrywanie. Taki mały psikus. Na szczęście po przeanalizowaniu tej wielce inteligentnej, przemyślanej wypowiedzi już i tak skończyłem, więc no może powiedzmy sobie w ramach zakonkludowania, że Ekstraklasa jest beznadziejna, szkolenie młodzieży jest beznadziejne, cały PZPN też jest beznadziejny, a Fernando Santos, no nie powiem, że jest jakimś mesjaszem, ale na pewno czeka go długa droga i wiele wyzwań oraz przygód, żeby cokolwiek z tą reprezentacją ugrać. Także nie jest to może bardzo optymistyczny przekaz, ale pamiętajcie, że jesteśmy w Polsce, tu rzadko jest generalnie optymistycznie w ostatnim czasie. Także dzięki za oglądanie, widzimy się za tydzień, do zobaczenia, hej!